Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, Jezu, nie nagrywałam tak dawno już odcinków, że to jest po prostu masakra. Powiem wam szczerze mówiąc tak. Mamy w Isztar niedokończone sprawy, ale szczerze nie chcę mi się robić Isztar kompletnie. W ogóle nie wiem, co mi się chce robić w tej grze, jeżeli mam być szczera, bo po prostu strasznie się coś pogubiłam. Lepiej zajmij się tym osobiście. I może byśmy... Nie no, musimy zrobić Isztar, no nie ma chuja we wsi. Musimy zrobić Isztar, bo w sumie jest to ostatnia rzecz do zrobienia, więc jednak okej. Tak wiecie, żeby zamknąć pustynię, to jest no praktycznie ostatnia rzecz, praktycznie. Czy tutaj mnie ktoś zagada? Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Powiem wam, że w ogóle muszę się nauczyć grać. Jezu, jak to brzmi. Muszę się nauczyć grać, ponieważ jakby to powiedzieć... Byłam przed ślubem. Bo już jest po ślubie, jakby się ktoś zastanawiał. Może zacznę tak inaczej. Kurde, nie wiem, jakby to wszystko wam opowiedzieć. Myślałam nawet, żeby jakiegoś vloga nagrać, ale szczerze nie mogłam się zebrać i po prostu uznałam, że w takim razie nie będę po prostu nic takiego nagrywać. Tak, więc po prostu olejemy te kwestie. Kwestie vlogowania i tak dalej. Może przejdę po prostu do sedna sprawy, muszę się rozgadać, pamiętajcie. Wszystkie odcinki, które widzieliście wcześniej, były nagrywane na zapas. Ja je nagrywałam chyba tydzień przed ślubem, więc to jest kosmos. Czyli tak można powiedzieć, nie grałam sobie w Gothica przez 2 tygodnie chyba. Ale tak, chodzi mi o fakt, że przed ślubem robiłam paznokcie i teraz zostanę już przy robieniu paznokci jednak co miesiąc, tylko muszę zrobić sobie troszeczkę krótsze niż mam. Niby pani mi zrobiła na drugi poziom długość żelu, ale szczerze chyba bym wolała jednak na jedynkę. Nie mówię, że jest źle, ale jednak wolałabym mieć krótsze. To po pierwsze, a po drugie, no właśnie ciężko mi się przez to gra na klawiaturze, a konkretnie wciska shift. Tak, mamy oazę. Idziemy polować na rozkładające się bestie, jakby się ktoś jeszcze zastanawiał, gdzie ja w ogóle idę. Tu jest jaskinia, czy ja tutaj byłam? Nie mam pojęcia. Więc możemy to sprawdzić. O, gobliny tutaj są. Serio? Goblin jest nie strzała? To słabe trochę. Tak. Halo, dzień dobry. Pan Goblin? Powiem wam, że się zastanawiam, bo mamy sporo miejsc do odwiedzenia w Gothicu 3 jeszcze. Bardzo mnie śmieszą komentarze, jeżeli ktoś mnie pyta o nową serię, bo... Naprawdę, wierzcie mi, ale z Gothica 3 to jeszcze ze 30 odcinków na pewno. Cały Nordmar mamy jeszcze do zrobienia. To się tak tylko wydaje, że on jest nieduży. On jest ogromny, biorąc to wszystko pod uwagę. Dobra, tutaj nic nie ma. A propos ślubu. Ogólnie wszystko przebiegło bardzo fajnie. Śmignął wieczór bardzo szybko. Było parę... niecisłości, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Mimo wszystko, mimo ślęczenia tak długo nad wszystkim, zdarzały się sprawy, które po dziś dzień troszeczkę mnie irytują. Ale mówi się trudno. Dużo ludzi się mnie pyta, jak się czuję w roli żony. I szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Dlatego, że u nas się zbyt wiele nie zmieniło. Biorąc pod uwagę fakt, że przed ślubem mieszkaliśmy razem w sumie 3 lata łącznie, więc jakby co się mogło wielkiego zmienić, bo ja kompletnie nie wiem. Ale ogółem rzecz biorąc, jest naprawdę w porządku. Nie mam się raczej do czego przyczepić. Mamy lwów trochę. Zastanawiam się, czy zabijać te tutaj. W sumie potem będą mi przeszkadzać, więc można by je trzasnąć. Dobra. O, tutaj się ładnie zblokowały na tym.
Okej. Ojej, serio? Ale wiecie, expik jest expik, nie? Szczególnie, że aktualnie i tak nie wykonamy wszystkich zadań w Isztar, bo trzeba brać pod uwagę fakt, że... Jak to się nazywa? Jezu Chryste. Że nie mam punktów nauki, żeby się nauczyć walki bronią, jakby tutaj asasynów, więc cóż, musimy pozbierać punkty. To raczej nie będzie problem. Ale tak, dużo ludzi się mnie pyta, jak się czuję w roli żony. No u nas się nie zmieniło zbyt wiele, więc jakby nie wiem za bardzo, co mogę na ten temat powiedzieć. Jest raczej w porządku. W ogóle tutaj te miejsce z rozkładającymi się bestiami wygląda naprawdę zarąbiście. Tutaj też znajdziemy ciężką skrzynię. Jakby się ktoś z Was jeszcze nad tym zastanawiał, czy coś tu można fajnego znaleźć. Bardzo fajna taka jakby... Nie powiem, że oaza, tylko taka jakby sawana się tutaj zrobiła. Sawana się to nazywa? Jezu, geografia się kłania, byłam na rozszerzonej gegrze, a nie wiem, jakie jest umaszczenie na pustyniach. Ta tekstura wyglądała dziwnie. Tak czy inaczej, to nie spieszy nam się, na spokojnie. Będę to powtarzać 1000 razy, ale dalej to podtrzymuję. Nie spieszę się z serią z Gothica 3, naprawdę. I po prostu odcinki się będą pojawiać. Zastanawiam się, czy zrobić tę samą częstotliwość, czy nie, bo... Nie no, może zostanę, bo powiem Wam, że ja mam ogólnie trochę więcej teraz czasu. Na nagrywanie, no bo już się nie zajmuję sprawami związanymi ze ślubem. Ale mimo wszystko... Chciałabym się też zająć innymi aspektami życia. A żeby to zrobić, no to też potrzebuję trochę więcej jednak czasu. Dobra, jednak bierzemy Was na krótkie. Albo na długie. Zaraz zobaczymy. Wiecie też, dopóki mam wytrzymałość, to jest okej. Ale jak jej nie będę mieć, to już nie będzie tak miło. Ale na spokojnie. Taktykę już na te koty mam. Poszło całkiem sprawnie, wydaje mi się. Ogółem ja już nagrałam dla Was ten odcinek przed ślubem, tylko go nie zmontowałam. Dosłownie robiłam to samo co teraz, ale postanowiłam, że zajmę się tym odcinkiem jeszcze raz, ponieważ miałam przerwę 2 tygodnie. Dodatkowo dochodzi kwestia inna. Na przykład to, że po prostu nie chciałabym teraz wrzucać odcinka, który został nagrany tak dawno temu. Schowasz tą kuszę? Więc po prostu dlatego nagrywam dla Was jeszcze raz, żeby się też troszeczkę właśnie wdrożyć. Myślę, że jest to jak najbardziej ok. Tu będziemy mieli troszeczkę walki. Jakby te dwa przyszły do mnie. To byłoby super. Ojej. Okej, jest jedna też rozkładająca się. No, tak myślałam, że niestety, ale nie zdążymy. Dobra, robię F5, bo widzę, że zaraz to ja tutaj zginę. Okej, przez chwilę była taka muzyczka, jakby mnie coś biło przez ścianę. Na szczęście to było złudne. Nie wiem, czy nie pukłam w mikrofon. Mam nadzieję, że nie.
Okej, tu jest was trochę nasrane. Zapraszam serdecznie. Będziemy pojedynczo raczej je wyciągać. Okej, tu był ładny bloczek. Jest ich więcej. Dobra, może jednak... Panie lwie. Tak coś czułam, że właśnie jeszcze jeden przylezie. Okej. Podoba mi się, że ci przeciwnicy łatwo jest rozgryźć ich styl ataku. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, bo na przykład ogry w ten sam sposób się zachowują w sumie jak lwy, że robią ten taki odskok do tyłu. Okej. Chyba nic mnie już nie atakuje. Spoko. Mamy chwilę spokoju. Okej, tu jest jeszcze jedna. Zastanawiam się... Nie, ona nie śpi, ona sobie coś tu pałaszuje. Ojej, dobra. No, co ty robisz? No właśnie, zresztą tutaj też jest właśnie ciężka skrzynia już w tym miejscu. Ona jest tak dosyć ukryta. Dobra. Taki jakby podwójny cios wszedł, widzieliście? Dobra, ten już powinien, o właśnie, paść. Okej, nie trafiłam niestety. Może pójdziemy w te ciosy. Czy ja robię właśnie jakąś głupotę? Nie wiem, chyba nie. Okej. No, także rozruszamy się dzisiaj. O Jezu, ale ścięło przez moment. Widzę, że już was tutaj dużo nie zostało. Chociaż. O Jezu. Jezu Bezi, co ty robisz? Chłopie. Nikt nie chciał od ciebie telekinezy. Chyba ostatnia rozkładająca się już, nie? Pięknie wlazło. Jeszcze cios. Okej. No i już. Myślę, że po sprawie. To szczerze mówiąc, możemy odpalić pochodnie. Myślę, że się przyda. I mamy ciężką skrzynię, moi drodzy. Zobaczymy, co w środku. A w środku wielki miecz. Fajna broń, powiem szczerze nawet. Co prawda nie będę korzystać. Podobno opłaca się nosić dwa te wielkie miecze. Jako właśnie bronię dwuręczną, znaczy jakby walkę dwoma brońmi, bo to nie jest dwuręczna walka. Okej, no tej pochodni chyba już nie potrzebujemy. Ta czaszka jest tutaj bardzo duża, bardzo niepokojąca. No i co? I to wszystko. Wydaje mi się. Zobaczmy w ogóle, jak stoimy z czasem, bo ja się tak troszeczkę guzdram, troszeczkę nie. Ile mamy tych skórek? Czy mi ich wystarczy, czy niekoniecznie?
Skóra. Mamy 6 z rozkładającego się lwa, więc powinno jak najbardziej wystarczyć. Udajmy się w takim razie do Isztar. Pójdziemy temu typkowi oddać skóry. Jak my stoimy z nowym poziomem? No niestety, niestety nie. W sumie sprawdzian asasynów można by zrobić. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Daj mi spokój. Mam nadzieję, że gościu nie zginął. Oto twoje skóry. Twardy z ciebie sukinsyn. Przydałbyś się Zubenowi. Dobra, wiecie co? Sprawdzian asasynów sobie zakończymy już później. A kiedy później? No właśnie, jak będziemy mogli już się nauczyć na fulla walki. Bo na razie mogę się tylko nauczyć na jeden poziom. A to też jest mimo wszystko jako zadanie. Nauczysz mnie walki? Chcę się nauczyć walki dwiema broniami. Sztuka walki dwoma broniami wymaga wielkiego skupienia. Skoro nosisz dwie bronie, to ich używaj. Możesz szybko zablokować i natychmiast odpowiedzieć kontratakiem. Poćwicz to. Dobra, no i musimy uzbierać teraz punktów. No dwa poziomy. Dwa poziomy. Nie ma problemu. Dobrze, no nie ma żadnego problemu. To zróbmy tak, moi drodzy. Tutaj jest parę ciężkich skrzyń do zdobycia, ale ja nie wiem, czy na razie chcę się za to brać, bo nie wiem, gdzie są ciężkie skrzynie. Ale wiem za to, gdzie możemy pójść. Więc się po prostu przejdziemy. Pójdziemy spotkać się z ostatnim magiem. Z ostatnim magiem wody, który nam został na pustyni, z którym się jeszcze nie widzieliśmy, czyli z Nefariusem. I będziemy mu pomagać badać prastarą legendę. W sumie. Myślę, że nam starczy na to pół godziny. Też myślę, że w kolejnym odcinku mniej więcej już będę chciała tymi ciężkimi skrzyniami się zająć, skupić się na nich. Bo tutaj na pustyni już by fajnie było to skończyć. Mamy też jeszcze parę ciężkich skrzyni w Myrtanie, ale to na troszeczkę później bym jednak zostawiła. Ale wszystko w swoim czasie, nie martwcie się. No i tak, nie wiem, co wam jeszcze mogę w sumie o ślubie powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, od ślubu minęło 1,5 tygodnia chyba już. No, tydzień i 2 dni. Nagrywam dla was w poniedziałek odcinek, wy zobaczycie go we wtorek. Ślub był 29 lipca. Także no, minęło już trochę czasu. Trochę mnie nie było. Nie pisałam żadnego posta dla was, ani nic w tym stylu, bo po prostu uznałam, że nie mam na to weny. Nie wiem, co mam po prostu wam napisać, dlatego nie pisałam po prostu nic. Myślę, że to wcale nie było takie głupie podejście. Ale powiem wam, cieszę się, że się udało. Miałam naprawdę obiekcje przez jakiś czas i przeżywałam wszystko po samym sobie ślubie. Był nawet taki moment, że po prostu zaczęłam bez powodu płakać, ale myślę, że to była kwestia po prostu tego całego zmęczenia, bo naprawdę bardzo dużo czasu spędziłam nad tym wszystkim. Mimo wszystko sporo rzeczy było niedociągniętych i przez dłuższy czas mnie to po prostu bolało. Ale też poza tym chodzi też o fakt nawet tego, że po prostu byłam przed miesiączką, miałam wahania hormonalne, także żyję z tym i wiem, że to nie było bez powodu, że tak naprawdę wszystko jest w porządku i nic się złego wcale nie dzieje. Ani nie stało się nic złego. O, golem ognisty. Wykończmy go, żeby nie wykończył nas. Daruj sobie rzucanie na mnie. Tej kulki ognia swojej. W
fajnie. Jesteśmy w takiej ala oazie, czy w czymś tego stylu. Możemy się tutaj jeszcze właśnie przejść kawałek. Okej, okay, myślałam przez chwilę, że to jest coś innego. Ach, pustynia. No tak, piękna pustynia. Bardzo dużo miejsc, gdzie mnie kompletnie nie było. Dużo miejsc do zwiedzenia. Chociaż prawda jest taka, że już dobijamy do końcóweczki pustyni. Raczej już bezproblemowo. Tutaj widzę, że taka jest naprawdę dolinka z takim aż uskokiem. Powiem wam, że nigdy wcześniej chyba nie byłam w tym miejscu typowo. No i mamy obóz. Są też pustynne topielce. Spoko się mówi w sumie. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Jest więcej topielców. Tam jest nawet jakaś jaskinia na końcu chyba. No tu widzę już Nefarius coś robi z przeciwnikami. Okej, chciałam powiedzieć, że już sobie poradzili, ale jeszcze są tutaj. Jedną parszywą bestię. O, tu jest jaskinia normalnie. Powiem wam, że jest na pustyni parę takich miejsc. I do jednego kiedyś tutaj trafiłam i ogry mi wyleciały. To załatwi sprawę. I tych ogrów był ogrom. Nie ma żadnej tabliczki? Nie ma. Okej. Okay. Z piaskowych topielców mamy zebrane rzeczy. Jesteśmy, jak widzicie, tutaj w tym miejscu. Dobrze, to chodźmy w takim razie porozmawiać. Tu jest zwykły koczownik, ale jest Nefarius. Dobrze, że tu jesteś. Przybywasz w najlepszym momencie. Podoba mi się bardzo dubbing Nefariusa. Wydajesz się pobudzony. Jestem o krok od rozwiązania tajemnicy, Haran-Ho. A ty możesz mi w tym pomóc. Opowiedz mi o Haran-Ho. Haran-Ho był wielkim wojownikiem pradawnych. Podczas swych podróży zawędrował na głęboką pustynię. Poznał tam sposób życia koczowników i go pokochał. Ostatecznie porzucił swe dawne życie i przyłączył się do koczowników. Co dalej? Jego decyzja zdenerwowała władców pradawnych. Nakazali oni rozpoczęcie polowania na Haran-Ho. Teraz jednak czas na najlepsze. Haran-Ho uznawał mądrość magów wody i rozumiał potęgę Adanosa. Dzięki temu wielokrotnie odpierał ataki swoich prześladowców. To znaczy, że posługiwał się magią? Owszem, tak właśnie zakładam. Jaki był ciąg dalszy tej historii? W końcu wojownikom pradawnych udało się zabić Haran-Ho. Koczownicy wykradli jednak jego ciało i zabrali do grobowca. Wiesz, gdzie znajduje się ten grobowiec? Zabrali go do kamiennego grobowca w Zielonej Dolinie. Jaskinia? Tak. Kojarzysz te martwe drzewa? Chcesz powiedzieć, że to pozostałości Zielonej Doliny? Dokładnie. W niej znajdziesz jego grobowiec i, przy odrobinie szczęścia, jego magię. Poszukajmy grobowca razem. Dobrze. Jestem gotowy. Ale ty idziesz przodem. No dobra. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Okej, okay, jeszcze sobie sprawdzę, czy coś tutaj ciekawego masz. Jest stół alchemiczny. No i z tego, co widzę, to jest wszystko. Tutaj chyba nie pogadamy za bardzo z nikim. Jest sporo niewolników wyzwolonych, którzy dalej tutaj mimo wszystko kopią. No są pozostałości po jakichś ruinach. Dobrze, chodź Nefariusie. No widać tutaj ten przesmyk. Powiem wam, że kiedyś strasznie jakoś, nie wiem, nie przepadałam za tym questem, ale teraz z biegiem lat w sumie jest to bardzo ciekawe, jak tak pomagamy magom i idziemy w takie dosyć ciekawe miejsca.
Mam wrażenie, że kiedyś zależało mi na tym, żeby jakby za bardzo odbębnić po prostu grę. Ała. To załatwi sprawę. Dobra, zrobimy tak. Tu jest sporo przeciwników. Pokazałeś mu. To załatwi sprawę. Szkoda, że z tych szakali za dużo nie ma. To jest chyba największy ból tego miejsca. Jeżeli mam być szczera. No także, moi kochani, jest fajnie. To załatwi sprawę. Dobrze się czuję, wracam na właściwe tory, w cudzysłowiu. Wiecie, co mi się bardzo podoba? To miejsce kojarzy mi się strasznie z tym cmentarzyskiem w Królu Lwie, gdzie też właśnie były takie różne knieje i tego typu sprawy. Wygląda to fajnie. To załatwi sprawę. Serio. To jest jedno z w sumie niewielu miejsc, które mają taki fajny klimat. Tutaj naprawdę twórcy się postarali o to. A, masz high grando, rozumiem. Już nie masz. No masz. Tobie już podziękujemy, paskudo. Dobra, zjedzmy coś. Chodź, Nefarius, bo widzę, że ty masz tutaj trochę problemy egzystencjonalne. Idziesz za mną? I idziesz bez problemu. Chyba jesteś jednym z towarzyszy, który naprawdę najlepiej chodzi. Ojej, ale zlagowało przez chwilę. Właśnie wiecie, też właśnie kwestia tego, że jest tutaj sporo szakali, mi się kojarzy z kwestią właśnie Króla Lwa, bo tam były hieny, a tutaj są szakale. To załatwi sprawę. Też są właśnie takie szkielety. Wygląda to spoko. Pokazałeś mu o jedną parszywą bestię mniej. No i dobra. Nie pamiętam, czy tutaj można znaleźć coś w stylu dziennika Haranho. Coś mi świta, że coś takiego było. O jedną parszywą bestię mniej. A tutaj coś było wyżej? Nie, tylko jakieś knieje. Tak czy inaczej, fajnie to wygląda, naprawdę. Spoczko, loczko, moja foczko i lecimy. Wybaczcie, jeżeli jestem jeszcze taka trochę nierozgrzana, taka spokojna, skupiona. Ale wierzcie mi, że naprawdę ja się dopiero uczę na nowo życia. Że tak się wyrażę. Bo tu Nefarius będzie trochę las za mną. Nie wiem, jak on tutaj wlezie. O! Nie wiedziałam, że tutaj są gargulce. Ej, fajnie! Ojej. O, w gargulca nie wchodzi trucizna. To ciekawe. Na masz! Tobie już podziękujemy, paskudo. O, jak widzicie, on sobie tutaj normalnie wszedł. Jezu, co to za szkielet wielki. O, ziele się przyda, królewskie. Jezu, wy widzicie ilość tych po prostu szkieletów. Tam już widziałam, że są pełzacze.
Naprawdę, to miejsce jest jednym z fajniejszych. Dobra, zrobimy sobie tak. I zauważcie, że to nie są pustynne pełzacze, tylko takie zwykłe. Tobie już podziękujemy, paskudo. To też jest bardzo ciekawe właśnie, że... Zaprowadź Nefariusa do grobowca. Ha! Jaskinia! Rozejrzyjmy się. Na pewno? Wydaje mi się, że coś słyszałem. To oczywiste. Takie jaskinie są pełne potworów, ożywieńców i tym podobnych. Niemożliwe. Naprawdę? To nie pierwsza jaskinia, do której wchodzę. Więc idź się rozejrzeć. Ja będę pilnował tyłów. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Serio? Mag wody, który ma magię, boi się wejść do jaskini, bo mogą tam być szkielety? Seriously? Boże, to ile bezimienny przeżył szkieletów po prostu przez całą serię, jest niepojęte. O! Tu jest ten wojownik w ogóle. Widzę, że Nefarius ma problemy. Akurat ten wojownik ruszył na niego. Okej. Nie wiem, czy jesteśmy w drużynie. Zabezpiecz grobowiec. O jedną parszywą bestię mniej. Dwie żuwaczki są z niego. Nefarius, Jezu, nie wchodź, proszę cię, w tekstury, bo to się źle skończy. Zaczekaj. Zaczekaj tutaj. Jasne. Bo ja bym chciała na spokojnie sobie ten grobowiec zbadać, a zaraz jak mi tutaj Nefarius się dobierze do rzeczy... O, czarny robar. I to nie jeden. Aż trzy. Ciekawe. Dobra, Nefariusie. Wiecie, chcę zbadać to sama, bo właśnie tutaj są chyba kamienne tabliczki w środku. A potem... Tak, oczywiście, że są. A potem właśnie Nefarius mi się do nich przylepi i nic się nie dowiem. Jednym z nich był Zuben. Walczył dobrze, albowiem podzielał przekonania orków. I orkowie dali mu wolność. I Zuben wyruszył na południe. O, ciekawe. Lecz w czasie swej podróży znalazł kostur wiecznego wędrowca i zabrał go ze sobą. I powiedział do niego Beliar: udaj się do kraju koczowników i zbuduj dla mnie królestwo. No tak, wiadomo. Tutaj chyba już nic nie będzie. Już to wiem. Tak jest. No dobra. A może byśmy telekinezę odpalili? Może coś tutaj jeszcze leży? Z wyjątkiem roślin. Na przykład jakiś dziennik? Chyba nie. W grobowcu jest bezpiecznie. Możemy się spokojnie rozejrzeć. Co to ma wszystko znaczyć? O co ci chodzi? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Zostaw mnie w spokoju. Co to ma wszystko znaczyć? Czemu Nefarius jest nagle taki obrażony na mnie? Z tego co pamiętam, to Nefarius mógłby nas nauczyć jednego czaru, ale widzę, że on coś nie chce tego robić. I jak? Poznałeś już tę magię? Zaczynam rozumieć jej kontekst. Będę miał dość wiedzy, aby nauczyć cię najważniejszych jej składników. Nauczę cię prastarego zaklęcia. A no właśnie. Eksplozja lodu to jest tak przekoks czar, no, że po prostu... Jak gracie pod magię, to musicie po prostu... Musicie, naprawdę. Musicie to ogarnąć, bo... Bo musicie. Serio. Wiecie co? Tu bym odpaliła telekinezę. A, bo tutaj jest przygnieciony ten. Właśnie, tu katana leży. Tak mi się coś śniło, że tutaj coś jest. A
A katana się nam właśnie przyda, żeby zrobić... Tylko czy ja mam przepis? Mam. Katana jest potrzebna... Nie, moment. Ale do czegoś też jest potrzebna katana. To pamiętam, że była taka właśnie potrzebna do czegoś. A ja mam pytanie życia. Tam da się wejść na górę? Byłoby fajnie, jakby się dało. Jasne, że się da. Jakby się miało nie dać, to jest Gothic 3 przecież, proszę państwa. Ja bym tutaj coś wpierdzieliła, jakbym była twórcą. O Jezu. Okej, okay, po tym się bardzo kiepsko chodzi. Okej, okay, no wygląda na to, że nic tutaj nie ma, ale weszłam sobie tak dla jajec, bo mogłam. Tu też bym coś dała. Niestety nic tu nie ma. A szkoda. Wiecie, to jest tak charakterystyczne miejsce, że... aż by wypadało, żeby coś tu leżało. Niestety nie. W ogóle my aktualnie jesteśmy chyba poza mapą? No, że tak powiem, prawie, nie? Okej. No to niech i tak będzie. No to co, moi drodzy? Stoimy z czasem całkiem naprawdę fajnie. Moglibyśmy kończyć, możemy coś jeszcze iść zrobić. No tak szczerze mówiąc, to tutaj ogarnęliśmy. To te ciężkie skrzynie mamy do zrobienia, tylko że ja nie wiem, gdzie one są. I tu jest problem. Ale możemy się przespacerować te chwile, bo udało nam się naprawdę sporo zrobić. Nie będę się nigdzie teleportować, bo tutaj jest wszędzie daleko z tego miejsca. Chyba tędy nie wylezę. Może jednak wyjdźmy tą taką bardziej kanoniczną drogą. O ile można mówić o kanoniczności w momencie, gdy tam wlazłam. Nieważne. Ale tak, pochodźmy sobie po tych terenach tutaj w okolicy, bo tam też chyba widziałam jakąś jaskinię. Jak się gdzieś tutaj odbija. Więc moglibyśmy to sprawdzić. Tam jest też jakaś oaza jeszcze. No tu mogą być jakieś rzeczy. Czemu by tutaj nie pochodzić? Tu widać resztki tych drzew zazielenionych jeszcze. Dziwię się, że żadnego grobu tutaj nie ma, niczego takiego. Też by to było spoko, gdyby był taki grób. Dobra, tutaj coś mamy. A tutaj? To też jest takie miejsce, że coś bym tutaj, o właśnie, wsadziła. Okej, okay, nie trafiłam. Był jeden ognisty jaszczur. Halo, mogę zebrać? Dziękuję. I raptem parę roślinek. Ha, ale tu coś jest. I to mnie już naprawdę interesuje. Jest jaskinia. Piękna jaskinia, a w środku są pełzacze. Wydaje mi się, że może tutaj być jakaś skrzynia, ale prędzej stara, bo nie przypominam sobie, żeby ciężka skrzynia była w takim miejscu. Kompletnie.
Dobra, pięknie. Z was chyba nic nie było, dokładnie. Słyszę pełzacze. I nawet widzę. Pięknie. Ale ten pełzacz wojownik mnie zaskoczył, że był tam w tym grobowcu Haranho, bo nie pamiętałam tego. To będzie przydatne, jakbym kiedyś chciała grać jeszcze w Quest Packa i Content Moda, bo tam będzie to potrzebne. Czy coś tutaj oprócz tych roślin jest? Bardzo dobre pytanie. Może faktycznie stara skrzynia będzie. Albo kompletnie nic? Kamienna tablica jest. Pięknie. Oj, to nawet nie jedna. Szkoda, że to wszystko. Liczyłam na jakąś skrzynkę. Ale i tak bardzo fajne miejsce. Ciekawi mnie, czy to są te podstawowe kamienne tabliczki, czy te lepsze. Okej, te podstawowe. Ale to i tak spoko. Korona Adanosa wymaga dużo ode mnie, nie? Ta 250. Szkoda. Dobra, ale fajne miejsce zbadane. Tu jeszcze się możemy przebiec na wprost. Tam jak są właśnie tamte... Nie wiem, co to jest, oaza? Czy coś w tym stylu? Wygląda na trochę... wysuszone miejsce. No i trzeba będzie pobadać kwestię ciężkich skrzyń w kolejnym odcinku. Co prawda myślę, że na pustyni nie uda nam się wbić. Nie byłam tutaj też nigdy. Tam też coś jest. Ale kurde, to wygląda jak jakiś krater. Są ogry. Ogry lubią takie miejsca właśnie opuszczone. Tutaj naprawdę nic nie ma? A może tu jest jakaś ciężka skrzynia, czy coś w tym stylu? Okej, spodziewałam się, że ten ogr nie będzie sam. Są minimum dwa. Tam jest chyba czaszka do kopania. Albo po prostu jakiś szkielet sobie leży. Okej, zapraszam. No jak widzicie, tutaj ogry się zachowują tak samo jak... Okej, są trzy ogry. Identycznie się zachowują jak lwy pod względem tego odchodzenia. Fajnie, że udaje się je pojedynczo wyciągnąć. Możliwe, że one pilnują skrzyni. Ale szczerze, nie wiem. O Jezu.
Niedobrze. Dobra, zrobimy trochę odwrót. Okej. No, nie zdążył mnie uderzyć. To dobrze chyba. Widzę też, że zaczyna się już robić ciemno w grze, pomału. No okej, jesteś już tutaj sam. W porządku. Dobra, wiesz co? Poczekam sobie. No i okej, co my tu mamy w tym miejscu? Nie, jest po prostu szkielet. I nic więcej. No niestety żadnej skrzyni nie pilnowali. Tam też coś jest. Tylko tam już idziemy bliżej Bragi. Tu coś jest jeszcze. Co prawda same rośliny według tego, ale... warto zebrać. No i tu coś jeszcze mamy. Tam coś jest jeszcze. Jezu! I tutaj coś jest... Tutaj to nawet żeśmy szli, ale tutaj nie byłam na pewno, w tym miejscu. Tutaj pewnie też są ogry. Tylko pytanie, czy mają ciężką skrzynię. Dobre pytanie. Oczywiście, że są ogry. Ale ja muszę najpierw sprawdzić, czy pilnują czegoś. Jest jakiś kufer. Ciężka skrzynia. No tutaj chyba nie wejdziecie, panowie. Ja mam trochę bełtów. Sobie postrzelamy. Tylko możecie się tak nie wiergolić. Fajnie, fajnie. Powiem wam, że musimy też w Myrtanie odwiedzić parę miejsc. Ale to jeszcze sobie zostawiam też na inny okres. Chociaż być może kwestią jednej jaskini się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Bo tam jest tona expa i nam się to przyda, żeby zakończyć tutaj sprawy w Isztar, bo... ostatnie zadania tak naprawdę to są tu właśnie dla Zubena do zrobienia. Jezu, możesz tak nie tańczyć? Dziękuję. Muszę sobie sprawdzić właśnie też listę tych ciężkich skrzyń, co nam jeszcze zostało. W sumie jest jeszcze parę miejsc dobrych. Okej, Morgensterny. Pięknie, serdecznie. I ciężka skrzynia, a w niej miecz mistrzowski. To też jest dobra broń, żeby mieć drugą i walczyć. Nawet jest, że kowal z Warantu. No i dobrze. Wydaje mi się, że całkiem sprawnie nam to wszystko poszło. Myślę, że możemy sobie zakończyć odcinek konkretnie w tym miejscu. Dziękuję wam już, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłam. I no i w ogóle, że już tak, no wiecie. To wszystko tak leci, leci i w sumie tęskniłam za nagrywaniem. Ogry widać, że też tęskniły. Mają bardzo fajne miny, bardzo mi się podoba. Myślę, że jakbym robiła miniaturki, to byłoby w sam raz.
Byłoby jak znalazł. Dobra, moi drodzy. Zakończymy w tym miejscu. Tam też jest coś. Zakończymy w tym miejscu. Ja sobie sprawdzę listę ciężkich skrzyń i myślę, że kolejny odcinek poświęcimy na szukanie. Jeszcze tak zerknę tylko, jak to wygląda. No, do kolejnego poziomu nam sporo brakuje, ale myślę, że jak tutaj poeksplorujemy właśnie z tymi skrzyniami, czy z czymkolwiek innym, to na spokojnie tutaj będziemy mogli sprawy w Isztar skończyć na amen i w ogóle sprawy na pustyni wtedy już. Wtedy już sprawy na pustyni. Potem tylko fabularnie wrócimy, żeby się pozbyć pana Zubena, ale to na spokojnie. Tak czy inaczej, dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć!